wszystko na temat tarczy antykryzysowej. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju S.A. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Ta audycja o tarczy antykryzysowej. Mamy dzisiaj 10 czerwca roku 2020. Tutaj nic się nie zmieniło. Witam Warszawę, witam Kraków oraz słuchaczy w internecie na www.wnet.fm. Na dzisiaj ministerstwo. Zajrzymy w naszej audycji, jak pracuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach zadań przydzielonych temu ministerstwu przez rządowe projekty tarczy antykryzysowej. Przy telefonie Alina Nowak, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich państwa. Dzisiaj na konferencji prasowej pani minister Marlena Maląg powiedziała, że to już jest ten moment, kiedy można podsumowywać to, jak do tej pory radził sobie rząd, radziły sobie instytucje państwa polskiego w czasie kryzysu. I pani minister chociażby z zakresu powiatowych urzędów pracy, które niejako pani minister podlegają, jaka jest ta ocena, jakie jest to podsumowanie? Panie redaktorze, możemy powiedzieć ponad 80 miliardów złotych z tarczy finansowej, pomocowej i antykryzysowej. 24 miliardy ze wszystkich instrumentów tarczy antykryzysowej. 1 300 000 pożyczek w wysokości ponad 6,5 miliarda złotych. Ponad 5 miliardów z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla blisko 1 300 000 pracowników. Panie redaktorze, myślę, że te dane same się bronią. One też mają odzwierciedlenie w danych statystycznych związanych z rynkiem pracy. Udało nam się na dzień dzisiejszy nie doprowadzić do skokowego wzrostu bezrobocia. Oczywiście mamy świadomość, że ta sytuacja związana z rejestracją osób bezrobotnych może się zmienić i tych osób, które utracą ewentualnie zatrudnienie, może przybywać. Natomiast porównując rejestrację w miesiącu maju ubiegłego roku, 2019 roku, do liczby osób zarejestrowanych w miesiącu maju 2020 roku, no to można powiedzieć maj 2019, liczba zarejestrowanych 110 tysięcy, maj 2020, liczba osób zarejestrowanych 104 tysiące. Czyli to też pokazuje, że te działania w ramach tarczy antykryzysowej, z których korzystają przedsiębiorcy, przynoszą oczekiwane efekty w postaci tego, że nie odnotowaliśmy znaczącego przyrostu osób bezrobotnych. Oczywiście mamy zwiększyła się stopa zarejestrowanych bezrobotnych, natomiast jest to wynikiem różnych działań. Po pierwsze jest to braku różnych działań. Po pierwsze jest to wynikiem słabszej aktywizacji, która odbywała się w urzędach pracy w trakcie trwania pandemii. I myślę, że liczba ofert pracy w tych miesiącach była zdecydowanie niższa. Cieszy, panie redaktorze, to jeszcze tylko powiem to, że odmrażanie gospodarki już widzimy po ilości miejsc pracy zgłaszanych do centralnej bazy ofert pracy. Widzimy już, że tych ofert pracy przybywa, w maju przybyło ich bardzo znacząco. Jeżeli chodzi o urzędy pracy, to one także realizują pomoc dla przedsiębiorców i mikropożyczki i dopłaty do wynagrodzeń. Jak długo jeszcze te programy będą działały? Jeżeli ktoś się spóźnił, zapomniał albo nie złożył wniosku, albo ma takie potrzeby teraz, to jeszcze może udać się do Urzędu Pracy o tego typu wsparcie zawarte jeszcze hen w pierwszej i w drugiej tarczy? Jak najbardziej, panie redaktorze, wszystkie instrumenty są dostępne. Na bieżąco przekazujemy środki urzędom pracy, zarówno powiatowym, jak i wojewódzkim urzędom pracy. Monitorujemy sytuację związaną z realizacją tego instrumentu, bo to, o czym mówiliśmy na początku, oprócz środków finansowych, które rząd przekazuje na bieżąco tym instytucjom, które realizują to zadanie, przekazujemy również
środki związane z obsługą tego zadania. Czyli jak rozumiem, firmy, oczywiście... które tracą swoje dochody, tracą wpływy, mogą cały czas przyjść do Urzędu Pracy i powiedzieć, straciłem te 15, ponad 15% swoich przychodów i wówczas dostaną pomoc przy sfinansowaniu części pensji swojego pracownika. Oczywiście tak, panie redaktorze, wszystkich tych przedsiębiorców, którzy w tym trudniejszym czasie odnotowali spadki obrotów, zachęcamy jeszcze do składania wniosków, czy to w powiatowych urzędach pracy, czy w wojewódzkim urzędach pracy. Te instrumenty pomocowe w ramach tarczy antykryzysowej cały czas funkcjonują. Oczywiście wierzymy to, że sytuacja w wielu przedsiębiorstwach już ulega poprawie, natomiast tych, którzy odnotowali jeszcze spadki, bo mamy świadomość trudnej sytuacji, informujemy, że na bieżąco można skorzystać jeszcze z tego wsparcia, zarówno z tarczy pierwszej, jak i tarczy drugiej. Te wszystkie rozwiązania są dostępne dla tych firm, które odnotowały spadki. Nam, tak jak powiedziałam, oprócz tego wsparcia zależy na tym, żeby instytucje, które realizują to wsparcie, realizowały go bardzo szybko i sprawnie, aby ta pomoc trafiała do przedsiębiorców w zakresie tej ochrony miejsc pracy, na której się, myślę, wszyscy koncentrujemy. A na ile, pani minister, teraz jeszcze jedna informacja dla przedsiębiorców, na ile przedsiębiorcy, którzy korzystając z pewnych trików albo nieuczciwych mechanizmów zaniżyli swoje obroty, wykazując spadek obrotów właśnie, który de facto nie zaistniał. Teraz media donoszą o fali kontroli, że i urzędy pracy, ale przede wszystkim Krajowa Administracja Skarbowa będą weryfikować te wnioski, których nie było w stanie zweryfikować Urząd Pracy. Panie redaktorze, mając na uwadze to, żeby to wsparcie do przedsiębiorców trafiło bardzo szybko, część przedsiębiorców składała oświadczenia o spadkach obrotów i myślę, że każdy wziął na siebie odpowiedzialność za złożone wnioski i wypełniał w taki sposób te oświadczenia. Wypełniał te oświadczenia zgodnie z prawdą. Natomiast tam, gdzie dochodziło do pewnych nieprawidłowości, mam nadzieję, że takich sytuacji było niewiele, to myślę, że odpowiednie organy zajmą się sprawdzaniem i dochodzeniem należności, jeżeli takie sytuacje się pojawiły. Natomiast ja wierzę, że tutaj przedsiębiorcy w pierwszej kolejności postawili na uczciwą ochronę miejsc pracy i takich sytuacji nie było, natomiast jeżeli było, są odpowiednie instytucje państwa, które będą weryfikowały poprawność złożonych dokumentów i oświadczeń. To teraz świadczenie postojowe, bo tutaj zaszły zmiany przy okazji czwartej tarczy, czwartej odsłony, czy nowelizacji tarczy antykryzysowej, która była przyjęta przez Sejm w ubiegłym tygodniu. Co się zmienia dla świadczenia postojowego? Jakie są nowe mechanizmy, nowe elementy dla przedsiębiorców, a także dla pracowników zawarte w tej ustawie? Panie redaktorze, ja może odniosę się do kwestii, która odnotowaliśmy wzrost zainteresowań wielu osób. To jest zasiłek solidarnościowy, to jest projekt pana prezydenta. Wiele osób, które być może liczą się z tym, że mogą utracić miejsca pracy, dopytuje się o to rozwiązanie. Zasiłek solidarnościowy ma być wypłacany w kwocie 1400 zł i wszystkie te osoby, które utraciły zatrudnienie, będą mogły z tego świadczenia skorzystać. To dla nas ważne, żeby nie zapominać również o tych osobach, które utraciły zatrudnienie w tym trudnym czasie, czyli oprócz tej dbałości o przedsiębiorców w zakresie ochrony miejsc pracy, również dbamy i pamiętamy o te osoby, które utraciły zatrudnienie i które być może przez pewien okres czasu będą pozostawały w bierności.
to żeby takie osoby wesprzeć, jest ten zasiłek solidarnościowy, a oczywiście to, co dla nas będzie bardzo ważne w tym czasie, to szybka aktywizacja tych osób w zakresie powrotu na rynek pracy i do pełnego zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Też chcemy, aby ten okres przejściowy związany z utratą pracy był jak najkrótszy i aby wspierać te osoby, oprócz tego oczywiście zasiłku solidarnościowego, wspierać usługami pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, aby te osoby trafiały szybko na otwarty rynek pracy i do nowej pracy. Dodatek solidarnościowy to jedna historia, pewne zmiany w relacji między pracownik a pracodawca, to też pani minister troszeczkę co innego. Tutaj czwarta tarcza wprowadziła pewne zmiany dla części, w zasadzie dla wszystkich dużych central związkowych, dość niepokojące dla przedsiębiorców, być może ratujące funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Panie redaktorze, my na bieżąco w ramach tych wszystkich działań obserwujemy to, co się dzieje na rynku pracy. Myślę, że wspieramy wszystkie grupy, rozmawiamy ze związkami zawodowymi, z organizacjami pracodawców. Naprawdę w tych naszych działaniach widać, no myślę, szeroką otwartość na różnych partnerów społecznych i staramy się wypracować takie rozwiązania, które zawsze będą w pierwszej kolejności służyły człowiekowi, chroniły miejsca pracy, ale też dbały o rozwój przedsiębiorczości. To świadczenie solidarnościowe, wróćmy do tego tematu, od kiedy państwo liczą, że będzie wypłacane, no bo cały czas proces legislacyjny trwa, teraz Senat, który ma posiedzenie dopiero 18 czerwca, więc jest trochę przerwy w tym procedowaniu, ale kiedy ministerstwo zakłada, prognozuje, że będą pierwsze świadczenia, jak się o nie ubiegać? Panie redaktorze, powiem tak, nam zależy na tym, mówię tutaj o rządzie Zjednoczonej Prawicy, aby Senat jak najszybciej przyjął te zapisy, które właśnie mają wesprzeć tych najsłabszych, można powiedzieć, tym zasiłkiem, tym dodatkiem solidarnościowym. Świadczenie będzie przyznawane maksymalnie na okres 3 miesięcy, w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia tego roku. Oczywiście Rada Ministrów będzie mogła w drodze rozporządzenia przedłużyć okres obowiązywania tego dodatku. Tak jak powiedziałam, nam zależy, aby to świadczenie było, aby ta ustawa przez Senat została przyjęta jak najszybciej, abyśmy jak najszybciej mogli zaproponować to tym osobom, które utraciły zatrudnienie w wyniku tej sytuacji. Jaka będzie droga? Już macie projekty, plany rozporządzeń? Trzeba będzie iść do Urzędu Pracy Powiatowego czy jakieś inne instytucje? Świadczenie solidarnościowe, panie redaktorze, będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tamto świadczenie będzie realizowane, myślę, że w bardzo prostej procedurze. Natomiast mówimy również tutaj o podniesieniu kwoty zasiłku dla bezrobotnych, bo drugim elementem takim w zakresie ochrony tych osób, które utraciły zatrudnienie, jest wzrost zasiłku dla bezrobotnych. Wzrost zasiłku dla bezrobotnych to też jest inicjatywa pana prezydenta. Ten zasiłek w podwyższonej kwocie, czyli w kwocie
1200 zł w pierwszych 90 dniach byłby od 1 września tego roku, czyli w pierwszej kolejności dodatek solidarnościowy dla wszystkich osób, które utracą zatrudnienie. I ten dodatek solidarnościowy byłby wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i oczywiście wzrost zasiłku dla osób bezrobotnych i ten wzrost byłby od miesiąca września tego roku. Oczywiście, jeżeli mówimy o wzroście zasiłku dla osób bezrobotnych, no to również mamy na myśli wszystkie te instrumenty w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych, które będą z tych instrumentów korzystać, czyli wzrost na przykład stypendium z tytułu odbywania stażu. Myślimy kompleksowo o tych wszystkich osobach, które być może utracą zatrudnienie w wyniku tej sytuacji. Powiedziała Alina Nowak, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Pani minister, dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, bardzo dziękuję wszystkim państwu. To tyle na dzisiaj w audycji o tarczy antykryzysowej. Zapraszam państwa jutro o godzinie 10:30. Do usłyszenia.